postanowili sami zadbać o swoje bezpieczeństwo i założyli Straż Obywatelską. Mieszkańcy Brzeźna patrolują ulice dzielnicy po napadach na kobiety i wyrywanie przez złodzieja torebek. Nie chcemy, żeby Brzeźno było postrzegane jako niebezpieczne, mówią mieszkańcy. Jesteśmy tu i teraz. Przy kościele w Brzeźnie po 17. Arkadiusz Chomicki, Hanna Wilczyńska-Toczko. Wczoraj przez cały dzień w Radiu Gdańsk rozmawialiśmy o bezpieczeństwie, a mieszkańcy Brzeźna wzięli sprawę w swoje ręce po serii napadów na kobiety i przede wszystkim ich torebki. No i mieszkańcy założyli Straż Obywatelską. To była Pana inicjatywa, z nami Roman Gąsienica, założyciel Straży Obywatelskiej w Brzeźnie. Jakby nie było, taka ilość zdarzeń, tych nieszczęśliwych dla mieszkańców Brzeźna spowodowała, że poczuwaliśmy się w obowiązku taką straż założyć dla bezpieczeństwa i swoich rodzin, ale też i mieszkańców, tak? Bo niewątpliwie zabrakło tu informacji, takiej życzliwości, informacji, bo 7 zdarzeń, które odnotowaliśmy, to naprawdę to już było aż nadmiar. Na pewno tego by zdarzenia kolejnego już nie było, bo większość osób nie zgłaszała, bo mówiła, a nic nie straciła, a że to chyba właściwie nie ma sensu. Nawet osoby poszkodowane, które straciły jakiś tam dobytek, tak, można powiedzieć, z tej torebki jakąś tam kwotę pieniędzy, zastanawiały się na to, czy to zgłosić, nie wiedziały, jak się zachować, bo wiem to z autopsji. Te zdarzenia były do siebie bardzo podobne. Z nami Lucyna Rekowska, rzeczniczka gdańskiej policji. Było ich do tej pory 7. Co w tej sprawie wie i co zrobiła policja? Rzeczywiście, do 17 stycznia odnotowaliśmy 7 przypadków kradzieży na tak zwaną wyrwę. Schemat działania zazwyczaj był podobny. Sprawca podbiegał do starszej kobiety, wyrywał bądź zrywał jej torebkę i uciekał. Policjanci w toku czynności prowadzonych odzyskali 4 torebki, w których znajdowały się klucze i dokumenty. Bo te torebki złodziej porzucał. Tak, były porzucone. W torebkach tych brakowało pieniędzy i telefonów komórkowych. Od samego początku policjanci intensywnie pracują nad tą sprawą. Rozpytujemy okolicznych mieszkańców, rozmawiamy z mieszkańcami, przesłuchujemy świadków, sprawdzamy okoliczny monitoring. Jeżeli taki jest, zabezpieczamy. Teraz analizujemy go. Również nad tymi sprawami pracujemy operacyjnie, jednak tej pracy działań policjantów nie mogę zdradzić. Czyli też pewnie nie może pani zdradzić, czy złodziej, napastnik został już złapany, czy nie? W chwili obecnej nikt nie usłyszał zarzutów w tej sprawie. Przesłuchujemy cały czas osoby, które mogą wnosić coś do tej sprawy. Niemniej jednak na chwilę obecną nikt w sprawie nie usłyszał zarzutów. Cały czas pracujemy nad tą sprawą, cały czas prowadzimy zakrajone czynności. Uczestniczą w nich zarówno policjanci z Komendy Miejskiej, jak i z komisariatu. Apelujemy również, jeżeli ktoś posiada jakiekolwiek informacje, by nam to zgłaszał. Czy to do dyżurnego z komisariatu tutaj 6 w Nowym Porcie, czy to dzwoniąc na numer alarmowy 112 czy 997. Każdy taki sygnał sprawdzimy, każdą informację sprawdzimy. Zapewniamy również anonimowość. Tak, bo to ważna sprawa, żeby jak najszybciej tego napastnika osadzić w więzieniu. A z nami Alina Jażdżewska, radna dzielnicy Brzeźno. Pani spotykała się z ofiarami, bezpośrednio z ofiarami tego złodzieja. Tak. Spotkałam się z 3 ofiarami, są to moje znajome i tu, jak pani rzeczniczka powiedziała, że to są starsze osoby, wśród tych są 2 młode osoby, także to nie są tylko staruszki. Pocztą pantoflową, że tak powiem, czy łańcuszkiem takim chodzimy, zwłaszcza to jest takie moje zadanie, że jeżeli widzę znajomą lub nieznajomą osobę, kobietę, podchodzę i proszę, żeby zawartość torebki została przełożona w inne miejsca. No nie będziemy mówić w tej chwili, gdzie te kobiety mają chować, ale bardzo się ucieszyłam, widząc przez dwie niedziele, że panie, zwłaszcza starsze, dzięki księdzu proboszczowi, który ogłaszał na ambonie, że panie chodzą bez torebek. Żeby chodziły bez torebek. Chodziły i chodzą do kościoła na msze właśnie bez torebek. Więc pocztą pantoflową to jakoś tak działa. Faktycznie brakuje nam trochę tej informacji. Nie wiem, czy powinnam zapytać, czy do tej pory od 17 był jakiś napad. Nie było, więc to nas cieszy, nie? Pani rzeczniczka policji kręci przecząco głową. Mówią, że nie, więc podchodzą do mnie, no jako nie powiem, że do rzeczniczki, ale do przedstawiciela Rady Osiedla i też panie proszą, nie? Czy jeżeli się to zakończy, czy policja poinformuje mieszkańców, mieszkanki, że po prostu jest na razie spokój, prawda? Czujemy się bezpiecznie. No więc właśnie, i teraz powinniśmy się zastanowić, co zrobić, żeby to bezpieczeństwo w dzielnicy Brzeźno podnieść.
z nami ksiądz kanonik Bernard Zieliński, proboszcz parafii w Brzeźnie. Ksiądz włączył się w akcję samoobrony obywatelskiej tutaj na rzecz mieszkańców. Człowieka nie można tylko bronić duchowo, ale człowieka zawsze trzeba bronić całościowo. I tak jak każde zagrożenie rodziny, ktoś, kto potrafi otworzyć się i potrafi pomóc, a wystarczy właśnie dobre słowo, poświęcony czas innym, zamienia się zawsze w czas owocowania. Tak, księże proboszczu, ale tutaj dobre słowo nie wystarczy, trzeba przejść do czynów i Roman Gąsienica, mieszkaniec Brzeźna, założył patrol obywatelski. Taką inicjatywę oddolną podjął pan. Na czym właściwie ta inicjatywa polega? Co państwo robicie, żeby się ochronić? Przede wszystkim informacja medialna, tak, dla mieszkańców, że jest taka możliwość, by zgłaszać, bo wiemy, że nie wszyscy chcą pójść na policję, czy obawiają się jakichś ewentualnie od strony sprawcy. Czyli bezwzględnie takie sytuacje związane z rabunkiem, z napaścią, zgłaszać na policję. Zgłaszać na policję, tak, ale też i możemy pośredniczyć w tym zgłaszaniu i też osoby, które doświadczyły ewentualnie takich zdarzeń, mogłyby poinformować nas też drogą mailową czy przez stronę Facebooka Straż Obywatelska Brzeźno o takiej sytuacji, zdarzeniu, gdzie widziały taką sytuację. To jest taka jakby wirtualna część straży, ale też jest fizyczna. No tak? Właśnie, i co robicie państwo? Zgłosiły się osoby, mężczyźni, są też i kobiety, ale też i zachęcamy wszystkich mieszkańców, którzy chcieliby w jakiś sposób wychodząc, nawet na spacer czy za jakimiś sprawunkami, gdziekolwiek, żeby mieć oczy i uszy szeroko otwarte i żeby tę informację przekazywać, bo naprawdę brak informacji spowodował to, że taka ilość, dość seryjna ilość napadów miała tutaj miejsce. Bo ludzie nie wiedzieli po prostu, tak, że dochodzi do takich napadów. Oczywiście nie wiedzieli. Siódma osoba dopiero dowiedziała się na własnej skórze, tak? Myślę, że można byłoby tego uniknąć, gdyby ta informacja poszła. Naprawdę, naprawdę. Panie Alino, do tej pory jak ocenialiście bezpieczeństwo? Państwo jako mieszkańcy tutaj w Brzeźnie, przy ulicy Dworskiej, w okolicach kościoła, w ulicach, na ulicy Wczasy? Czuliśmy się bardzo bezpiecznie. Nie dochodziło do żadnych takich napadów, kradzieży i tak dalej. Było bezpiecznie. Czyli ta seria napadów była szokiem w pewnym sensie. Szokiem. Tak, szokiem i po prostu zwłaszcza kobiety. No dobrze, że ten złodziej nie robi krzywdy, ale z tego co wiem, czy moje znajome, one są psychicznie, no mogłabym powiedzieć w cudzysłowie, lekko okaleczone, prawda? Bo my jako kobiety oglądamy się za każdym mężczyzną, który idzie, przechodzi obok, czy idzie naprzeciwko nas, czujemy się tak, że powiem, niebezpiecznie. A ja tutaj panów zapytam, jako mieszkańców Brzeźna, co panów zdaniem można by zrobić, żeby podnieść to bezpieczeństwo państwa dzielnicy? Trudno powiedzieć. Do tej pory Brzeźna, tak jak pani Alina mówiła, było bardzo spokojną dzielnicą. Tutaj mieszkańcy czuli się bardzo bezpiecznie. I to dotyczyło naprawdę chyba wszystkich, bo można było zaobserwować nawet w środku nocy osoby wracające do domu. I nic złego się nie działo. Co można by zrobić, żeby to bezpieczeństwo podnieść, pana zdaniem? To znaczy, no, obecnie jest też również bezpiecznie. To nie jest tak, że jest niebezpiecznie. To były te parę przypadków, nie? No, 7 w krótkim czasie to jest wiele. Tak, no to, ale to był jeden człowiek w przeciągu tego tygodnia. Dlatego ta straż powstała i dlatego my się tutaj przechadzamy. Jak to wygląda? Może warto zauważyć ten społeczny odruch taki, tak? Że tu w Brzeźnie kilka tych napadów wywołało taki społeczny ruch. Tak, bo na co dzień Polacy nie należą do najbardziej obywatelskiego społeczeństwa, a tutaj państwo pokazaliście, że w sytuacji zagrożenia można się zjednoczyć. Ja jeszcze może chciałabym tylko dodać, że ten przestępca napadał głównie w trzech miejscach. Przystanek tramwajowy, ulica Mazurska i pętla. I tak jak poprzednio mówiłam, proszę zwrócić uwagę, ulica Mazurska, no zaczęło się od groty przy kościele również, ale to ja mówię tutaj po prostu tak. Ten rejon. W tym miejscu, gdzie stoimy, czyli na tyłach kościoła przed sklepem Mini. A jeszcze jest pani okradziona tu z tego sklepu też.
Tak, ale pani nie chciałaby o tym opowiadać, bo musiałaby to jeszcze raz przeżywać. Ale kończąc moją myśl, chciałam powiedzieć, że ulica Mazurska, i tu się zwracam chyba do władz miasta, zresztą obiecywano już nam nieraz, nie jest oświetlona. Wszędzie się to sprzyja ewentualnym napastnikom. Tak, od półtora tygodnia również w ramach oszczędzania poczta wyłączyła zewnętrzne oświetlenie i wewnątrz, więc ten odcinek również był nieoświetlony, zwłaszcza rano. Czyli apel do miasta? Apel do miasta, przepraszam, po raz któryś z kolei, bo już pisaliśmy pisma, występowaliśmy jako spółdzielnia mieszkaniowa, występowaliśmy jako rada osiedla. Proponowałam panu prezydentowi, jak było nawet spotkanie z mieszkańcami, że niekoniecznie tutaj trzeba kopać. Wystarczy założyć podliczniki. Tak jak to robią jakieś firmy komputerowe, no akurat tam. Chodzi o światło. A my jako mieszkańcy pozakładaliśmy lampy i my, mieszkańcy ulicy Mazurskiej, płacimy za prąd, za zużycie na zewnątrz, za oświetlenie tej lampy i za zużycie prądu na klatkach. Poza policją, poza mieszkańcami jest z nami także Straż Miejska Adrian Litwiński. Co państwo jako Straż Miejska możecie zrobić, żeby podnieść poczucie bezpieczeństwa mieszkańców tutaj w Brzeźnie i co zrobiliście do tej pory? Jak oceniacie bezpieczeństwo w tej dzielnicy Gdańska? Przede wszystkim lepiej zapobiegać niż leczyć. Jeśli chodzi o nasze działania, które realizowaliśmy, to na przykład latem realizowaliśmy zajęcia tu właśnie w Brzeźnie, przy Molo, zajęcia samoobrony bezpłatne dla kobiet. To fantastyczny pomysł był. Gdzie przede wszystkim uczyliśmy kobiety, informowaliśmy, jak zapobiegać właśnie takim działaniom, nie poprzez proste techniki i poprzez informowanie, jak na przykład nosić torebkę. Może śmieszne, ale mężczyzna uczył kobiety, jak nosić torebkę, po to, żeby tej torebki nie było tak łatwo zabrać kobiecie, mężczyźnie. Ale to są bardzo cenne i bardzo ważne uwagi. Jak ją nosić, panie Adrianie? Przede wszystkim przełożoną przez ramię i przez głowę. Większość kobiet niestety nosi torebkę albo trzymają w ręku, nosząc za ramię, albo lekko przerzuconą przez ramię. Nic prostszego, jak zabrać taką torebkę. A pani Alina tutaj kręci przecząco głową. Przecząco kręcę głową, dlatego że moją znajomą, która miała torebkę przełożoną przez ramię, zerwał i jeszcze ją boli do dzisiaj ten bark. Że tak powiem, trochę przytyłyśmy mieszkanki Brzeźna, bo zaczęłyśmy chodzić z torebkami pod kurtkami. Nie wiem, czy powinnam to mówić. Dokumenty wszystko nosimy przy sobie, a torebki traktujemy jako siatkę na zakupy. Ewentualnie bierzemy coś gorszego, że jak nawet nam ukradnie, czy coś się stanie, to nie będziemy tego żałować. Nie ma torebek firmowych, nie ma lepszych toreb. Mamy wszystko pochowane i Brzeźno chodzi z siateczkami ekologicznymi. Na razie torebki są spokojnie położone w domu. Czy wznowicie państwo jako Straż Miejska te treningi samoobrony dla kobiet? Jak najbardziej planujemy taką akcję właśnie znowu latem, jako kolejną edycję. Chcemy już rozpocząć w czerwcu i myślę, że do końca września będziemy tą akcję dla kobiet prowadzić. Aktualnie szykujemy się w lutym z akcją, już piątą edycją, którą realizujemy wśród seniorów. Też głównie kobiet, bo tak naprawdę większość naszych uczestników to są kobiety, gdzie robimy zajęcia samoobrony właśnie dla osób starszych. Przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku współpracujemy właśnie z Urzędem Miasta, Uniwersytetem Trzeciego Wieku i Straż Miejska właśnie robi takie zajęcia dla seniorów. Świetnie, tymczasem sprawa bezpieczeństwa w rękach obywateli, panie Romanie. My chcielibyśmy się włączyć właśnie w działania straży i też współpracować i mamy nadzieję, że przekaz informacji między nami będzie dość sprawny i te wszystkie, które pan wspomniał, akcje, które będziecie przeprowadzali, chcielibyśmy też tą informację przekazać wśród osób, którymi jakby polubiły naszą inicjatywę, ale też chcieliśmy podziękować księdzu proboszczowi, bo już od jutra praktycznie cotygodniowo ksiądz proboszcz udostępni nam salkę i co tydzień w czwartki o godzinie 18 tutaj w salce przy domu katechetycznym jest takie miejsce, gdzie mieszkańcy będą mogli spotkać się ze strażą obywatelską, czy strażą sąsiedzką, moglibyśmy powiedzieć. W celu uściśnienia jakby więzi i też przepływu tej informacji, której nam tutaj brakowało. Czyli paradoksalnie ta sytuacja państwa jako społeczność tutaj lokalną zintegrowała ta nieprzyjemna sytuacja. Na pewno są tego owoce. Ze zła wyrosło też dobro i tak jak pani powiedziała, zintegrowała nas i czujemy się teraz bardziej tacy silniejsi, mocniejsi i też ta nasza straż nie tylko wiąże się z takim patrolem. Chodzi tu o wzajemną pomoc sobie, tak? Bo mogą być różne sprawy i różne potrzeby i my już wiemy, na kogo można liczyć i w jakiej kwestii komu coś pomóc. A poza tym jesteście czujni, jesteście obecni, jesteście widzialni i zwracam się tutaj do pani Lucy.
Krystyny Rekowskiej, rzeczniczki gdańskiej policji. Od momentu, kiedy patrole Straży Obywatelskiej zaczęły krążyć po Brzeźnie, odpukać w niemalowane, nie powtórzyły się te napaści na kobiety. Ja powiem tak, od 17 stycznia nie odnotowaliśmy żadnych zgłoszeń dotyczących kradzieży na tak zwaną wyrwę tutaj w Brzeźnie. Policjanci od samego początku czuwają nad bezpieczeństwem, zapewniamy to bezpieczeństwo. Jesteśmy w regionie, pojawiły się zarówno policjanci umundurowani, jak i w strojach cywilnych. Co ważne i warto o tym powiedzieć, czy jest więcej policji niż przed tymi napaściami? Zdecydowanie tak. My dyslokując policjantów bierzemy pod uwagę zarówno uwagi mieszkańców, jakie do nas wpływają, jak i sporządzaną przez nas analizę stanu bezpieczeństwa. Jak Państwu podoba się jako służbom miejskim właśnie taka sytuacja, że mieszkańcy oddolną inicjatywą, jak już mówiliśmy, biorą sprawę we własne ręce i w myśl hasła obywatelu chroń się sam, zaczynają pracować nad tym bezpieczeństwem wespół zespół. No uważamy, że to jest świetne rozwiązanie. Rozwiązanie, które jest obecne za granicą, dotarło do nas, bo tak naprawdę jeżeli obywatele sami wezmą sprawę w swoje ręce i zaczną zgłaszać, jeżeli widzą coś niepokojącego, to nam jest też łatwiej reagować. Ja tak sobie myślę, że tutaj wspólne siły i policji, i Straży Miejskiej, i państwa, właśnie mieszkańców, wpłyną na to, że będzie w Brzeźnie bezpiecznie. Ja uważam, że takie hasło widzisz, słyszysz, reaguj, pomóż. Dziękuję bardzo serdecznie i przedstawicielom policji, i przedstawicielom Straży Miejskiej, i ksiądz proboszcz jeszcze chciał na koniec. No ja chcę powiedzieć, że tutaj jeszcze była inna akcja. Samochody jeździły rano i wieczorem, kiedy było ciemno, żeby po prostu w razie czego nowych ludzi, którzy chodzą tutaj nie wiadomo dlaczego, żeby w razie czego, bo jeżeli samochód jedzie, a ktoś chce, no to on nie może wyskoczyć, bo po prostu, więc w pierwszych dniach też był samochód, pani Litka jeździła. No a jeszcze ja mam taką prośbę właśnie, nam pan prezydent zrobił takie drogę do następnego przystanka, taki chodnik, ale proszę wyjść zobaczyć, to jest wspaniała pomoc, jak się chować, coś zrobić, i się ukryć. Bo co? Bo ciemno. Nie ma żadnej żelazny. Tak. Mówiliśmy o tym, więc prosimy miasto o więcej światła tutaj na ulicy Mazurskiej. Dziękujemy Państwu bardzo serdecznie. Podziwiamy mieszkańców Brzeźna. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Podziwiamy mieszkańców Brzeźna, że tak się zintegrowaliście, że tak się skrzyknęliście Państwo. Rozumiem, że to jest taka inicjatywa, która będzie trwała, nie tylko jednorazowa i chwilowa, pani Alino. Jednorazowa. Uważam, że tak jak pan Roman powiedział, to nas zjednoczy, poczujemy się jedną wielką rodziną. Już się zaczynacie tak czuć. Zaczyna, jest to osiedle Brzeźno i zapraszamy wszystkich mieszkańców, żeby przyjeżdżali, przychodzili, czuli się bezpiecznie, ponieważ tu jest pięknie, to jest piękny kurort. Dziękujemy policji, bo tyle, a ich dużo znam, nie widziałam jeszcze, żeby było w Brzeźnie. Po cywilnemu zwłaszcza dziękujemy również Straży Miejskiej, bo współpracują pięknie z Radą Osiedla, przychodzą raz w miesiącu na dyżur, przekazujemy im jakieś sprawy. Dziękujemy bardzo serdecznie z Brzeźna, Arkadiusz Chomicki, Hanna Wilczyńska, Toczko.